studiu Radia 5 Mirosław Basiewicz, właściciel wydawnictwa, które specjalizuje się w regionalnych publikacjach. Witam, Mirku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 7 lat, to dużo czy mało? Pod górkę, z górki, to taka okazja do podsumowań. Panie redaktorze, różnie to bywa. Raz jest pod górkę, raz jest z górki. Myślę, że w dzisiejszych czasach 7 lat to jest znaczący moment. Może mnie pan zaraz zapyta, co jest największym sukcesem wydawnictwa. Nie, to ja panu odpowiem. Największą porażkę chciałbym. Nie, to ja panu powiem, co największym sukcesem jest wydawnictwa. To, że przetrwało przez te 7 lat. A różnie było. A różnie było i różnie jest. Jest ciężko po prostu. Jest zapotrzebowanie na produkty regionalne w formie pisanej? Jest. No sprzedaję książki w tysiącach sztuk, nie? Natomiast koszty i utrzymanie wydawnictwa są ogromne. Ale jest zapotrzebowanie. Nie mogę powiedzieć, że nie ma. Kokosów na tym nie ma? Nie ma. To w imię czego? No, w imię... idei, wie pan, nie mogę powiedzieć, że na chleb nie mam, nie? Na chleb mam. Ale na masło już nie. No, powiedzmy jakieś tam niedrogie jeszcze jest. To ile wydawnictw już na koncie wydawnictwa? Kilkadziesiąt sztuk, z tym, że znaczna... A nakłady? Największe to jest 1500. Z tym, że znaczna część to są zlecenia samorządów, jakieś monografie dla firmy. Także... znaczna ilość to jest to. 1600 sztuk to w środowisku kolekcjonerskim edycja specjalna. To nie jest jakaś masówka. Nie, to nie jest masówka, to jest wydawnictwo regionalne. Mówią to tylko o regionie. Także nie jest to masówka. Nie. A kto kupuje częściej? Mieszkańcy regionu? Chcą poznać historię, tradycje ziemi, na której mieszkają, czy turyści? Turyści. Turyści kupują więcej. To trochę ciekawe. Ciekawe zainteresowanie turystów Suwalszczyzną jest duże. Niektórzy tu są pierwszy raz, odkrywają ją z wielkim zdziwieniem. Na przykład, że tu nie ma cerkwi. Bo niektórzy nawet myślą, że to jakieś prawosławne wszystko jest. Natomiast oni się interesują Suwalszczyzną, kupują książki i są bardzo zdziwieni nieraz. I co mi nieraz mówią na festynach czy gdzieś, że oni więcej Suwalszczyźnie wiedzą niż my mieszkańcy. No właśnie do tego zmierzam, że dlaczego mieszkańcy nie interesują się historią regionu? Trudno mi powiedzieć, ale odczuwam, że zainteresowanie jest coraz większe. I jestem zadowolony, że nawet taką książkę historyczną, jak Wojna z Krzyżami się mierzy, kupują nieraz młode dziewczyny i młodzi chłopcy. Co mnie bardzo cieszy. Spacerkiem po Suwałkach, pamiętam takie bardzo sympatyczne wydawnictwo. Czy tę książkę uczniowie znajdą w suwalskich bibliotekach? Znajdą. To znaczy znajdą, to ona teraz jest powiedzmy w ulepszonej formie wydana, to ulicami, uliczkami Suwałk, nie? I tutaj mi dużo tego poszło, około 2000. No zapomniałem powiedzieć, że robiłem do druki Gwary Kuchni Suwalszczyzny. Piękna pozycja. Która trzyma wydawnictwo, to co się czarować. Tego jest razem sprzedane z około 4000.